Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej rozmowie dnia. Moim i Państwa gościem jest Pani Anna Komsta. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pani dyrektorem Ośrodka Kultury i Sportu we Wleniu. I turystyki. I turystyki. Czy jest to jedyny sposób, w jaki można by Panią zapowiedzieć? Bo wiem, że jest Pani dyrektorem nietypowym. Nie spędza Pani większości czasu za biurkiem, prawda? No właśnie, tą część mojej pracy chyba lubię najmniej, chociaż jest bardzo ważna, żeby instytucja działała odpowiednio, na odpowiednim poziomie. Ale w głębi serca cały czas czuję się dzieckiem, animatorem i nauczycielem. Jestem z wykształcenia nauczycielem różnych specjalności, menadżerem oświaty, menadżerem projektu. Jestem trenerem Narodowego Centrum Kultury i alumnem Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ale to, co mnie najbardziej zachwyca teraz, na co mam korbę, to jest partycypacja społeczna, to udział mieszkańców w takich małych, kontekstowych, lokalnych społecznościach. I Wlen jest tego przykładem, że można wykorzystać kulturę, przestrzeń kultury do budowania tej tożsamości, budowania relacji w społecznościach lokalnych. No właśnie, Wleń to jest stosunkowo niewielka miejscowość, prawda? Tak, 2000 mieszkańców, wszyscy się ze sobą prawie że znamy, ale tak naprawdę mało o sobie wiemy i jeszcze nie mamy takiej odwagi, żeby na agorze, na rynku publicznie angażować się w różne wspólne działania. Tego się uczymy nawzajem. Do czego zmierzałem? No Wleń jest stosunkowo niewielki, więc też prężność ośrodka tak naprawdę zależy w dużej mierze od tego, jak zostanie poprowadzony, prawda? Bo to są finanse, które też trzeba zdobywać gdzie indziej, bo na taką małą placówkę pewnie jakby z góry niewiele pieniążków skapuje. No tak, uśmiecham się teraz, bo pracuję w ośrodku od 2007 roku i cały czas przechodzimy proces budowania tożsamości naszego ośrodka, komu jesteśmy potrzebni, czy w ogóle ten ośrodek jest potrzebny. I musieliśmy sobie zadać wiele takich nawet dla nas niebezpiecznych pytań. Rzeczywiście finanse są bardzo ważne, ale myślę, że gdyby mieć kupę pieniędzy, a nie mieć pomysłu na to i nie mieć satysfakcji z tego, co się robi, nie mieć ludzi, z którymi chce się współpracować, te pieniądze nie miałyby żadnego sensu. Mówi Pani o pomyśle na przyszłość. Jakie to są pomysły? Nasz ośrodek przeobraża się jako instytucja. Staramy się, żeby nie był traktowany jako urząd, jako impresariat, nie sprzedajmy biletów, to jest, nasze środowisko jest dosyć ubogie, także nie robimy takich imprez biletowanych, koncertów, bo nas na to po prostu nie stać, nie mamy takiej infrastruktury. A z drugiej strony stawiamy bardzo duży nacisk na edukację, animację kulturalną, czyli robimy interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci od najmłodszych, od takich pampersów, które przychodzą jeszcze z rodzicami, z dziadkami, przez dzieci przedszkolne, wczesnoszkolne. To jest szczególna grupa, z którą pracujemy. Troszeczkę przewędruję do tego, co w tym momencie jest dość istotne, mianowicie do wyborów Człowieka Roku. I wielu nominowanych bardzo dobrze wie, kto ich do tego tytułu zgłosił. Czy Pani wie, czy było to jakieś zaskoczenie dla Pani? Jest to nadal dla mnie zaskoczeniem. Do tej pory nie wiem, kto mnie rekomendował. Bardzo dziękuję tej osobie. Naprawdę jest to zadziwienie, takie bardzo pozytywne i zaskoczenie, bo tak naprawdę w rejonie jeleniogórskim być może mało działam. Działam w tej swojej społeczności lokalnej, ale to jest fajnie, fajnie. Jak się dowiedziałam, było to duże zaskoczenie, ale też takie światełko w tunelu, że widocznie coś musiało takiego się zadziać w tej naszej przestrzeni, że zostało to zauważone. I traktuję to w takim dobrym słowa znaczeniu, jako taką tubę, jako narzędzie mówienia o fajnych rzeczach, które się dzieją w mojej przestrzeni. No właśnie, no musiało się wydarzyć coś, co sprawiło, że ktoś chciał zgłosić pani kandydaturę. Jak Pani myśli, co to mogło być?
Jakie z tych wydarzeń, które za Pani kadencji miało miejsce w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki? Być może moje jakieś osobiste, specyficzne podejście do życia i do pracy. Ja cały czas pracuję z dziećmi, codziennie prowadzę warsztaty. Kiedy nie siedzę za biurkiem przy dokumentach i nie piszę wniosków, nie rozliczam ich, to zakładam klauna, nos klauna na przykład albo perukę i się po prostu z nimi bawię. Sprawia mi to dużą frajdę jako człowiekowi, bo uważam, że kultura jest taką przestrzenią, gdzie możemy poznać drugiego człowieka, nawiązać z nim dialog, dowiedzieć się, czy w ogóle jesteśmy potrzebni. To jest taki świetny odsłuch i my też dużo się od i małych dzieci, ich rodziców i dziadków dowiadujemy o sobie samych, czy jak funkcjonujemy i czy to ma jakiś sens. Po drugie, udało nam się w naszej przestrzeni powołać zupełnie nieformalną grupę partnerstwo lokalne, trójsektorowe, działaj nagminnie. I w tamtym roku naprawdę wydarzył się fantastyczny czas, kiedy zupełnie nieformalnie, zupełnie społecznie zrewitalizowaliśmy taką przestrzeń w Domu Kultury, który się nazywał Od Rupieciarni do Bawialni. To bardzo dużo mówi, to była taka przestrzeń właśnie, gdzie ciekło z ryn, tynki odpadały, my tam zrzucaliśmy nasze rekwizyty i było takim magazynem. I w tej przestrzeni wymyśliliśmy sobie, że to będzie bawialnia, bo miała duży potencjał i przez kilka miesięcy popołudniami tynkowaliśmy, malowaliśmy, układaliśmy tą przestrzeń. Teraz czujemy, nie tylko my jako pracownicy Ośrodka Kultury, gdzie prowadzimy te różne warsztaty, animacje, ale mieszkańcy, że to jest coś naszego wspólnego. Ludzie przynoszą zabawki, wszystko, całe wyposażenie to są rzeczy, które przynieśliśmy z własnych domów, zabawki, książki, płyty z piosenkami, filmy, poduchy, pufy. Wszystko to jest naprawdę bajkowe i służy przestrzeni lokalnej. Z jednej strony prowadzimy tam warsztaty przypisane do jakby misji naszego ośrodka, a z drugiej codziennie można po prostu przyjść z dzieckiem i pobyć z nim, czy to dziadkowie, czy rodzice, czy dwie mamy spotykają się z dziećmi. To jest taka przestrzeń nasza, wspólna. No właśnie, dzieci chętnie pojawiają się tam, czy przychodzą też same, czy rzeczywiście z rodzicami, czy starsza młodzież też chętnie zagląda? Starsza młodzież jest już specyficzna, ma zupełnie inne potrzeby. Chętnie przychodzą na krótkie, interwałowe warsztaty, a teraz są zakochani w breakdance, na które warsztaty przychodzą do Ośrodka Kultury. Szczególny boom w tej naszej bawialni to są dzieci od takich naprawdę niemowlaków do dzieci wczesnoszkolnych. Przychodzą same, przychodzą z rodzicami, z dziadkami. Strasznie się z tego cieszymy, bo budujemy jakby codzienną taką przestrzeń. Czujemy, że Ośrodek Kultury, którym się nazywamy, jest prawdziwym domem. Domem spotkań ludzi, którzy mają ze sobą po drodze. No właśnie, czy kiedyś mówiło się Dom Kultury, nie Ośrodek Kultury, czy tutaj nie warto byłoby przemianować nazwy? Bardzo bym chciała. Po przeobrażeniach, transformacjach ustrojowych samorządy jakby otrzymały w spadku instytucje kultury, ale także sport i turystykę i w moim ośrodku tak jest. My niestety ani nie mamy kasy, ani nie znamy się na sporcie i turystyce tak bardzo, więc nasza praca zdominowana jest przez kulturę. Robimy to, co czujemy, na czym się znamy i z czego widzimy, że jest to narzędzie do dialogu społecznego. Dla mnie w takich małych, prowincjonalnych, bardzo dobrym z tego słowa znaczeniu miejscowościach czy przestrzeniach lokalnych Dom Kultury jest właśnie takim miejscem spotkań. Nie tylko właśnie robimy koncerty, jakieś duże eventy, Dni Miasta, ale to jest taki proces budowania tego dialogu przez kulturę, rozmawiania ze sobą poprzez różne narzędzia kulturowe i uwrażliwiania się, otwierania. Stąd te małe dzieci, ja wierzę, że kiedyś mnie zastąpią moich animatorów i pociągną to dalej. Znów przeskakując troszeczkę na temat właśnie wyborów Człowieka Roku,
proszę mi powiedzieć tak krótko, dlaczego uważa Pani, pomimo całego zaskoczenia, jakim jest ta nominacja, dlaczego uważa Pani, że powinno się oddać głos na Panią? Bo to jest chyba nietypowe. Nietypowe to, co robimy. Właśnie małe domy kultury czy małe społeczności są oceniane przez pryzmat taki medialny, pieniędzy wydanych, wyremontowanych przestrzeni i tak dalej, a my robimy taką woltę i stawiamy na ludzi, na emocje, na zaangażowanie, uwalniamy taką społeczną, dobrą energię. I myślę, że to jest znak czasu. Czasami mam wrażenie, że kto nie wsiądzie teraz do tego pociągu, to będzie niedługo miał z nami nie po drodze, bo formuła takich skostniałych domów kultury, które tylko czekają na pieniądze i robią koncerty, na które coraz mniej ludzi przychodzi, bo umówmy się, można teraz wirtualnie zwiedzić Uffizi, czy naprawdę korzystać z dobrodziejstw internetu, więc my jakby nie porównujemy się z tak dużymi przestrzeniami, robimy za to zupełnie coś innego. Otwieramy ludzi, uwrażliwiamy, podpowiadamy, wyciągamy ich pasje, emocje, zachęcamy do kreatywności. Myślę, że to jest ten plus. Przypominamy Państwu, że na Panią Comstę można głosować w SMS-ie pod numer 7255 o treści CR5, duże C, małe R5, koszt to 2,46 brutto. Dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia.